Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z serii analizy rynku Bitcoina. Z tej strony Radosław Rygielski. Pamiętajcie proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Kochani, ważna informacja, teraz szykuje mi się wyjazd, więc to nagranie jest zamiast piątku tradera, czyli będzie w czwartek w nocy udostępnione. I co jest istotne, zrobimy teraz aktualizację tego, co dzieje się właśnie na rynku Bitcoina, ale jeszcze będzie kilka ważnych informacji. Więc tak, po pierwsze... Po tej ostatniej analizie rynku, gdzie byliśmy pod tą tendencją koloru czarnego, widzicie, cały czas nie nastąpiło jego, jej wybicie. Też mówiliśmy ostatnio, gdzie po poprzedniej tendencji, po jej wybiciu była analiza dalej już niezrealizowana i po to właśnie są stop lossy. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy na temat tego właśnie, jak to wygląda, dlaczego liczymy wartości transakcji, dlaczego pozycje stratne nie są niczym złym, bo je zawsze liczymy, to po to właśnie przygotowałem bezpłatny kurs, do niego, do tego bezpłatnego kursu jest link. W opisie pod tym filmem. To jest rzecz pierwsza. Rzecz kolejna, też pamiętajcie proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne i pójdźmy sobie jeszcze dalej. Cena w tym momencie będąc między dwiema ważnymi strefami, które ostatnio opisywaliśmy, no której też poruszyła wiele osób do kilku pytań. No to w takim razie, jak są takie duże strefy, to gdzie masz 100% i tak dalej. Kochani, stop losy są tam, gdzie są ustawione, czyli wszystko jest widoczne na podglądzie, który na żywo jest udostępniony. Od w tym momencie czterech miesięcy, nie, trzech teraz miesięcy. 000. cały czas jest to udostępniony ten podgląd na żywo, gdzie też widać, że aktualnie są otwarte transakcje spadkowe na rynku Bitcoina, bo też jak i na wzrostach, tak jak i na spadkach da się zarabiać. I skąd ta transakcja spadkowa? To akurat wczoraj było udostępnione tylko dla osób, które są na zamkniętym forum. I jak widzicie, tutaj oczekowaliśmy ruchu spadkowego po wybiciu tej Tendencji. Ten ruch spadkowy nastąpił i dziś zysk może nie jest jakiś duży, bo jest to tylko kilkaset złotych. dziś, jak widzicie, po tym ruchu to jest 200, 200, czyli 400 złotych z tego ruchu spadkowego, gdzie oczekuję tutaj tego powrotu, nawet w okolice 41, 300. Ale oczywiście, pełen podląd macie tutaj wy na MyFXBook. To jest bardzo istotne. Teraz tak, co się może dziać dalej z ceną bitcoina? Tak ogólnie mówiąc, dopóki cena bitcoina jest pod tą tendencją, to cały czas lokalnie jest trend spadkowy. Zgodnie z oznaczeniem, dopiero po wybiciu tej tendencji jest możliwe dalsze kontynuowanie ruchu wzrostowego. Czyli w tym momencie jeszcze nie ma potwierdzenia na to, że dalej będzie trend wzrostowy. To potwierdzenie dopiero będzie, gdy cena wybije tą tendencję. I od tego momentu dalej będzie możliwy trend wzrostowy. I ja tutaj podkreślam to, że tutaj są też pozycje aktualnie na lokalny spadek, plus że jest podgląd, plus że jest do spełnienia warunek, bo czasem, gdy czytam komentarze, to widzę, że ktoś obejrzy 30 sekund filmu, a reszty po prostu nie. Tak więc kilka rzeczy myślę, że wyjaśniłem. Szybka aktualizacja jest za nami. W tym momencie, jak widzicie, no nie ma tej aktywacji jeszcze, więc tendencja jest przed nami, więc ostatni film jak najbardziej jest aktywny. Zobaczymy tutaj, czy zgodnie z tymi transakcjami jeszcze poza tym pierwszym aktualnie zrealizowanym poziomem, czy jeszcze wrócimy tutaj w okolicie 41.200, 41.300, na co też tutaj osobiście tak bardzo lokalnie czekam, co też zresztą widzicie po transakcjach, zresztą też jest do tego podąż na żywo. Po tym ruchu dalej będzie prawdopodobnie w transakcjach przerwa i powrót do transakcji po wybiciu tej oto właśnie tendencji. Co dopiero nas poinformuje, że dalej możemy wzrastać. Więc wiecie, kochani, co się u mnie dzieje. Ja tu uzasadniam już kolejny miesiąc. Też w tych dużych spadkach, jak też widzieliście, cena zrobiła od tego szczytu. To jest zobaczmy sobie, ile cena zrobiła minus 40%, a na rachunku tylko minus 9%. Po to właśnie są stop lossy, które muszą być policzone. I to, kochani, wszystko będzie na dzisiaj. Tak, aktualizacja, bo trading nie polega na tym, żeby siedzieć, wiecie, 5 godzin i mówić o tym, tylko na tym, żeby wiedzieć, co zrobić i po prostu to konsekwentnie robić. Nie zawsze wszystko wyjdzie, ale po to są stop lossy, aby mieć te pozycje zyskowne, jak i pozycje stratne, ale finalnie być plus po prostu na przykład 46%, w trakcie gdy cena od momentu startu tego challenge'u zrobiła 3%. No właśnie, <śm> to jest właśnie zdrowy trading. Dobrze, kochani, serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Też kilka tematów na początku poruszyłem, zaraz że są ważne, a czasem niektórych rzeczy po prostu aż się nie da czytać, stąd też, też pomyślałem, że ważne będzie, abym je doprecyzował, czy wzrosty, czy spadki mamy to, stop losy są ważne, jeżeli są policzone, tylko wtedy mają właśnie one sens. Dalszy plan wiemy lokalnie, jeżeli może jeszcze dociągnąć tą cenę jeszcze delikatnie niżej, a wzrosty dopiero gdzieś po wybiciu tej tendencji. Tak to wygląda. Plan jest kochani przed nami. Dobrego weekendu dla Was już nie przedłużam. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, że mnie wspieracie. I oczywiście pamiętajcie, to jest jakaś tam mniejszość, pułapka, gdzie to jest 2,5%. Właśnie takie te, wiecie, dziwne komentarze, które od osób, które właśnie nie przejrzały tego, co udostępniam do końca. Stąd też yy, pragnę kilka rzeczy wytłumaczyć, żeby każdy w 100% wiedział o co chodzi. Dzięki, że mnie wspieracie, że jesteście, dobrego wieczoru dla Was. I też dobrego weekendu, pewnie będziecie to sobie odtwarzać w czwartek i piątek, więc dzięki, że jesteście. Do usłyszenia, cześć.